zapraszam was na vloga z Dortmundu, z ostatniego meczu. Francuzi w naszym meczu chcą po prostu sobie trochę postrzelać. My chcemy pokazać, że tutaj mogliśmy cokolwiek ugrać. Kibice i jednej i drugiej drużyny nie są specjalnie zestresowani. Raczej idą w takim luźnym, dobrym nastroju. Atmosfera pod samym stadionem jest bardzo taka przyjazna, spokojna. Remis w meczu o honor. Myślę, że i Francuzi, i Polacy są z tego wyniku zadowoleni. Mimo, że my odpadamy, mamy tylko jeden punkt, no to wydaje się, że w tym meczu tak naprawdę mieliśmy często mocną inicjatywę. Odzyskaliśmy honor, utarliśmy nosa Francji, pokażemy, że potrafimy grać. Pomimo tego, co kibice o za naszych piłkarzach mówią. Dla mnie najlepszy był dzisiaj bramkarz. Mamy najlepszych bramkarzy, tak na dobrą sprawę, ze wszystkich zawodników. Skorupski jest po prostu the best, nie mówiąc już o Szczęstym oczywiście, no ale dzisiaj go nie zobaczyliśmy. Polacy zagrali naprawdę super mecz z wicemistrzami świata. Mówię, szkoda to tych dwóch meczów pozostałych. Powinniśmy grać dalej, no. Dlatego, ale Polacy mają najlepszych kibiców na świecie, jakie to są. Aż tak bardzo dobrze jesteśmy? Tak bardzo dobrze. Kibice najlepsi na świecie, najlepsi. Tamte dwa no troszkę miały dużo do życzenia, ale ten był wspaniały. No, oczywiście cieszy remis. Liczyliśmy, że może się uda jeszcze strzelić tą drugą bramkę, ale remis też jest okej. Wydaje mi się, że mecz można oceniać pozytywnie, na pewno zaskoczył. Polacy zaskoczyli, Polacy dali dzisiaj bardzo dużo emocji, co jest bardzo ważne. I co jeszcze do pana probierza, to ja uważam, że jest on potrzebny, dajmy mu się wykazać, nie od razu już im zbudowano. Mecz był bardzo wyrównany, cieszę się z tego karnego, co prawda na raty, ale bardzo się cieszę, że zdobyliśmy tego gola, że wyrównaliśmy. Szkoda, że tam nie wpadła ta jedna więcej bramka, bo naprawdę mieliśmy do tego okazję. No ale cóż, za 4 lata pokażemy, na co nas stać. A co teraz polski kibic powinien zrobić? Teraz polski kibic powinien zacisnąć pięści, zrobić tak jak ja robię, czyli zacisnąć kciuki i trwać w tym, że za 2 lata na mundial się dostaniemy, a za 4 lata pokażemy na Euro, na co nas stać. Dziękujemy! Dziękujemy! To naprawdę piękny obrazek, kibice czekający na zawodników po tak dość nieudanym turnieju sportowo, ale dobrym, bo takim, w którym udało się pokazać pozytywną zmianę. Zmieniliśmy się przede wszystkim mentalnie, ta drużyna uwierzyła w siebie, uwierzyła w trenera. Trener przekazał zawodnikom bardzo dużo dobrej energii, wydaje się, że w końcu mamy kogoś na właściwym miejscu. No i właśnie, to jest efekt tego, co piłkarze zrobili na tym turnieju. Może nie wygrali grupy, może nie wygrali meczu. Ten jeden punkcik cieszy, ale wygrali na pewno serca naszych kibiców. Możecie zobaczyć, jak pięknie się tutaj wszyscy prezentują. Naprawdę, nasi kibice, myślę, że są po tym meczu zadowoleni. Panowie, dziękujemy za to. Ten jeden punkt smakuje lepiej niż to wyjście z grupy w Katarze. Wstydu nie było, to jest najważniejsze. Kochamy was! Czekamy teraz, czekamy na autobus. Czekamy cały czas. Chłopaki, Kamil, Lewy, Zielu, cała ekipa, dziękujemy. Dziękujemy.